Willkommen! Bienvenue! Welcome! Jestem Lola Noir, artystka burleski, wielbicielka stylu retro i piewczyni życia glamour. Dzisiaj chciałabym się skupić jednak na tej pierwszej rzeczy, czyli na burlesce. Chociaż może nie do końca. Jednym z celów, które sobie postawiłam na tym kanale, było pokazywanie życia artystki burleskowej od kulis. I staram się mówić o tym w miarę szczerze. Jest taki temat, o którym staram się mówić, ale są pewne rzeczy, których nie mówiłam do tej pory głośno, a czuję, że dojrzałam do tego, żeby właśnie pewne rzeczy głośno powiedzieć. Chodzi o pewien aspekt ciałopozytywności w burlesce. Mówiłam już wcześniej na tym kanale, że ciałopozytywność dla mnie jest nieodłącznym elementem burleski i fakt, że można w niej, w sensie w burlesce, zobaczyć performerów, artystów o różnych rodzajach ciał, jest dla mnie czymś bardzo ważnym. To powiedziawszy, zastanawiam się, jakiego przymiotnika użyto by, żeby określić mnie jako artystkę burleski. Wiem, jakich przymiotników chciałabym, żeby używano, mówiąc o mnie jako artystce, i wiem, jakich przymiotników nie chciałabym, żeby używano, mówiąc o mnie jako artystce. Ja nie jestem grubą artystką burleski. Dlaczego tak mówię? Z mojego punktu widzenia to, co robię na scenie, nigdy nie było o tym, jak wyglądam. To jest jakoś z tym oczywiście powiązane, bo burleska jest jakąś celebracją swojej cielesności, tego, jak się wygląda. I wielokrotnie mówiłam o tym też, że to jest bardzo fajne, że w burlesce różne osoby mogą zobaczyć na scenie kogoś, kto wygląda tak jak oni, a niekoniecznie jak modelki z okładek magazynów, które same nie wyglądają tak jak te wygładzone w Photoshopie wersje siebie z okładek magazynów. Ale moja burleska nie jest o tym, że jestem gruba i szczęśliwa. Chociaż tutaj w tym miejscu chcę bardzo serdecznie pozdrowić moją znajomą Agatę Chachurską, która prowadzi bloga Gruba i Szczęśliwa. I uważam, że robi fenomenalną robotę i to jest potrzebne i są potrzebni ludzie, którzy będą o tym mówić, ale to za chwilę. Nie lubię tego założenia, które pojawia się i ono pojawia się właśnie często w odniesieniu do wagi, że waga, to jak wyglądam, to, że mam większy rozmiar, to, że mam większy biust, to jest jakiś pryzmat, który wpływa na pojmowanie wszystkiego, co robię na scenie. Wiecie, że nie robię burleski, robię grubą burleskę. Nie mówię o swoim życiu, o tym, jak się ubieram. To jest o życiu grubej osoby i o tym, jak gruba osoba się ubiera. Jasne, mówiłam na tym kanale o tym, że jako osoba plus size mam czasami większy problem z ubraniem się, ale nie postrzegam siebie jako aktywistki w tej materii. Nie chcę, żeby ludzie uważali, że grubość to jest jedyny temat, na który mam coś do powiedzenia. Wiecie, kiedy zaczynałam robić burleskę, a było to w roku 2013, to byłam dużo szczuplejsza. Myślę, że nosiłam wtedy jakiś rozmiar 38, 40. I pamiętam, że pierwszy komentarz na YouTubie, który dostałam pod nagraniem ze swojego występu, z występu, który miał miejsce w 2013 roku. Pierwszy komentarz, który wtedy dostałam, dotyczył właśnie mojej wagi i tego, że powinnam iść na siłownię, a nie na scenę. To, jak wyglądam, zmieniło się przez ostatnie 9-10 lat. Jakby jestem tego w pełni świadoma. Wiem, że mam nadwagę. Nie zawsze ją miałam, no ale mam ją teraz. Wygląda? Aha. Wiem, że moja waga się zmieniła przez ostatnie 10 lat. Jakby wiem, że mam nadwagę, ale nie zawsze sobie do końca zdawałam z tego sprawę. I powiem wam dlaczego. To jest taki temat,
z którym się nie kryję, ale też z którym się nie afiszuję, bo znowu to nie do końca jest to, o czym jest ten kanał, o czym jest moja działalność artystyczna, ale jest to coś, co wpływa na moją działalność artystyczną. Ja od lat leczę się na depresję. Od lat. Dłużej niż występuję na scenie. Właściwie całe moje dorosłe życie. I moja nadwaga to jest jeden z efektów i objawów tej depresji. Czy mam genetyczną skłonność do tycia? Tak. Wszystkie kobiety w mojej rodzinie mają nadwagę. Znakomita ich większość ma problemy hormonalne. Ewidentnie mam to w genach. Ale ja nie mam nadwagi całe życie. To jest problem, który pojawił się w moim życiu przez ostatnie 10 lat. To nie jest część mojej tożsamości, z którą się wychowałam od dzieciństwa. Tak naprawdę jako nastolatka byłam raczej szczupła i raczej mało biuściasta. Wiem, że trudno w to uwierzyć, patrząc na mnie dzisiaj, ale do tej pory pamiętam, że moja siostra nazywała mnie deską i w sumie śmiała się z tego, że jestem dosyć płaska, bo piersi mi urosły tak naprawdę, jak byłam już pełnoletnią osobą w wieku lat 19 czy 20. Przy okazji to jest kompletnie normalne, żeby piersi rosły dopiero w tym wieku. Depresja towarzyszy mi tak naprawdę od nastoletniości, ale zaczęłam się na nią leczyć u specjalisty właśnie jakieś 10 lat temu, no może trochę więcej. Jak miałam jakieś 21-22 lata, coś takiego. Miałam przez ten czas lepsze i gorsze okresy. Były takie momenty, kiedy myślałam, że już wszystko sobie ułożyłam w głowie i teraz już wszystko będzie dobrze. A potem, kilka lat później, znowu wracałam do stanu, w którym budziłam się rano i pierwszą myślą, która przychodziła mi do głowy, było: a może niech ten dzień już się skończy. Niezależnie od specjalistycznego wsparcia, które czasami miałam, a czasami nie, strasznie trudno jest oduczyć się nawyków, które się wykształciło po to, żeby móc po prostu przeżyć z dnia na dzień. Tak jak wiele osób, mam tendencję, miałam i mam cały czas do zajadania swoich smutków. Jedzenie jest bardzo prostym sposobem na danie sobie szybkiej dawki serotoniny. A ponieważ w depresji przestałam trochę myśleć o sobie, to bardzo długo nie rejestrowałam tego, co się właściwie dzieje z moim ciałem i jak ono się zmienia. Niestety nie jest też tak, że leczenie depresji rozwiąże wszystkie problemy. Część mojej nadwagi wynika wręcz właśnie z leczenia na depresję. Na źle dobranych lekach antydepresyjnych zdarzyło mi się kiedyś przytyć 10 kg w 3 miesiące. Towarzyszyły temu również inne efekty uboczne, takie jak nadmierna potliwość albo suchość skóry, która dochodziła do takiego stopnia, że skóra mi schodziła z twarzy płatami. Ale nawet dobrze dobrane leki antydepresyjne to nadal są leki, które ingerują w gospodarkę hormonalną organizmu i mogą pomóc w ilości serotoniny, która znajduje się w naszym mózgu, ale mogą też wpłynąć na przemianę materii. Jakby widziałam, że co jakiś czas musiałam zacząć nosić większe ciuchy. Jakby tak, no zwróciłam na to uwagę, ale bardzo długo nie docierało do mnie to, jak bardzo się zmienił mój wygląd. Nie przeglądałam się w lustrze. Jakby nie dlatego, że nie przeglądałam się w lustrze, bo nie chciałam patrzeć na to, jak wyglądam, tylko dlatego, że nie lubiłam przypominać sobie, że jestem. Patrzenie w lustro przypominało mi o moim koszmarnym samopoczuciu i o koszmarnym smutku, który mi codziennie towarzyszył. I to nie miało nic wspólnego z wyglądem, to chodziło o to, jak ja się czuję sama ze sobą. I wiecie co? Nadal mam z tym problem. Mimo iż leczę się na depresję od lat, biorę leki od lat, chodzę na terapię, nadal mam problem z patrzeniem na siebie w lustrze. W sensie patrzę na siebie w lustrze, jak na przykład się maluję, to muszę patrzeć na swoją twarz, żeby sprawdzić, czy się równo umalowałam. Albo na przykład jak wychodzę z domu i muszę sprawdzić, czy wyglądam w sposób, który się nadaje do wyjścia z domu. Ale nadal mam problem z patrzeniem na siebie w lustrze z sympatią. Żeby nie powiedzieć z zachwytem. To jest coś, z czym nadal mam ogromny problem i czego ciągle się uczę. A fakt, że pracuję w branży, w której wygląd
fizyczny ma duże znaczenie, a o zachwyt ze strony osób trzecich jest raczej trudno. No, nie ułatwia mi życia. To jest temat, o którym już mówiłam na tym kanale, ale przekonanie, że artystka sceniczna to nie dotyczy tylko burleski. W ogóle artystka sceniczna, kobieta, musi wyglądać w określony sposób, jest bardzo, bardzo, bardzo powszechne. Wielokrotnie słyszałam opowieści od różnych artystów, nie tylko ze świata burleski, chociaż burleski to absolutnie też dotyczy, którzy mówią w swoich mediach społecznościowych, w telewizji, w gazetach, w wywiadach o tym, że podziwiają osoby o różnych kształtach, że podziwiają tę czy inną artystkę, która ma w jakiś sposób nienormatywne ciało, bo jest grubsza, albo bo jest niższa, albo bo jest osobą z niepełnosprawnością. I mówią, że podziwiają te osoby, ale potem, kiedy są producentami jakichś wydarzeń, to nawet im nie przejdzie przez myśl, żeby takie osoby zatrudnić. Wystarczy popatrzeć na opisy wydarzeń burleskowych. Będę mówić o burlesce, bo to jest ta branża, w której ja występuję. Popatrzcie na te line-upy. No, znakomita ich większość to są szczupłe osoby z tanecznym przygotowaniem, przez co no, większość tych line-upów wygląda bardzo podobnie. To są często wręcz te same osoby. Nie odmawiam im zdolności, nie odmawiam im artyzmu w tym, co robią. Ale nie oszukujmy się, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że te osoby są najlepsze. Te osoby mają ten mainstreamowy wygląd. Nie, okej, muszę oddać sprawiedliwość. Są takie osoby, które czasem zatrudnią w swoich wydarzeniach jedną osobę, która ma trochę bardziej nienormatywny wygląd, bo na przykład ma dwa rozmiary więcej. Ale zwykle to jest jedna osoba. I to jest ta sama osoba, która będzie występować na każdym wydarzeniu albo będzie regularnie występować w jakimś miejscu. To będzie ta jedna osoba, bo to jest przyjaciółka osoby, która organizuje to wydarzenie. Mission accomplished, mamy ciało pozytywność, mamy reprezentację. I wiecie co? To jest ta dobra wersja wydarzeń. Bo gorsza wersja wydarzeń, która też ma miejsce, to jest to, że absolutnie w tej branży są osoby, które uważają, że grube osoby nie powinny występować na scenie. Grube osoby psują rynek. Grube osoby robią burlesce złą sławę. Burlesce, tańcowi, kabaretowi, czymkolwiek. Jestem przekonana, że nie dostaję zaproszeń na wiele wydarzeń, festiwali, jak również nie dostaję odpowiedzi od producentów, od właścicieli lokali, do których wysyłam maile z ofertami. Tylko i wyłącznie przez to, że kiedy otworzą moje bardzo profesjonalnie przygotowane portfolio i zobaczą, jak wyglądam, to uznają, że nie wyglądam tak jak klasyczna artystka. I skreślą mnie od razu przez rozmiar moich kostiumów scenicznych. Nigdy nie usłyszałam tego dosłownie, oczywiście. Większość osób ma jednak na tyle inteligencji emocjonalnej, albo instynktu samozachowawczego, żeby wiedzieć, że takich rzeczy nie mówi się wprost, bo to nie jest poprawne politycznie, nawet jeżeli myślę, że nadal dużo osób tak myśli po prostu. Robię taką rzecz i robię ją od dłuższego czasu i nie robię jej dlatego, że szukam dowodów na to, że ktoś mnie odrzucił ze względu na to, jak wyglądam. Kiedy aplikuję na jakieś show, na festiwal i dostanę od kogoś odpowiedź odmowną, co i tak w ogóle już jest jakimś sukcesem dostać jakąkolwiek odpowiedź, bo nie chcecie wiedzieć, ile wysyłam wiadomości i maili, które po prostu trafiają w próżnię i nikt nigdy na nie nie odpowiada. Ale jeżeli dostaję odpowiedź odmowną, to staram się podpytać producenta, organizatora, co mogłabym zrobić lepiej. Czy jest coś w moim pokazie, w moim portfolio, co mogłabym zrobić lepiej, jakby z czego wynika ta odpowiedź odmowna. Jakby proszę o tę informację zwrotną, bo zależy mi na tym, żeby się rozwijać jako artystka. I słyszałam na przykład odpowiedź, że na wydarzenie został wybrany ktoś, kto miał ładniejsze kostiumy. Teraz już wiecie, dlaczego poświęcam kilka miesięcy na przygotowanie kostiumu scenicznego. Albo na przykład słyszę, że na wydarzenie jest potrzebny ktoś, kto robi bardziej taneczną burleskę.
A potem jest zatrudniana osoba, która kompletnie nie ma żadnego przygotowania tanecznego, ale ma ten klasyczny wygląd. Czasami też słyszę, że po prostu wybrali coś, co lepiej pasowało do line-upu. A potem widzę line-up, który składa się z podobnie wyglądających, szczupłych tancerek. Ja wiem, że producenci, organizatorzy wydarzeń, właściciele klubów mają prawo mieć swoją artystyczną wizję i mają prawo zatrudniać te osoby, które chcą zatrudniać. Ja to wiem. To nie jest narzekanie. To jest wyraz ogromnego smutku i frustracji wywołanej tym, że wiele osób po prostu nie da mi nawet szansy pokazać tego, co potrafię zrobić na scenie, bo mnie skreślą na dzień dobry ze względu na to, jak wyglądam. Ten problem, że się skreśla kogoś ze względu na rozmiar, wygląd, sprawność, zanim w ogóle jeszcze pokażą, co potrafią, nie dotyczy tylko burleski, powtarzam, to dotyczy mediów. W ogóle. Przypomnijcie sobie, kiedy widzieliście film, w którym na przykład główną rolę grała kobieta, która nie była klasycznie szczupła, a fabuła w żaden sposób nie dotyczyła jej wagi. I to nie było coś w stylu schudłam i teraz się zemszczę na wszystkich. Albo schudłam, bo przeszłam przez makeover. Schudłam i poznałam faceta. Albo nie schudłam i poznałam faceta i to jest takie inspirujące, że nawet gruba osoba może się zakochać. Albo chociaż reklamę. Kiedy mówimy o, uwaga, będzie modny wyraz, reprezentacji, to nie chodzi o to, żeby tylko pokazywać osoby, które spełniają jakieś kryterium w jednym kontekście. Chodzi o pokazywanie ich jako ludzi, których życie nie kręci się tylko i wyłącznie wokół tej jednej cechy, która jest reprezentowana. Nie wiem, pomyślcie sobie o takich stereotypowych przedstawieniach przyjaciela geja. Był taki moment, kiedy w serialach i filmach telewizyjnych było mnóstwo takich postaci, które istniały po to, żeby pokazać, okej, słuchajcie, mamy reprezentację, mamy taką różnorodną obsadę, pokazujemy życie. Taki stereotypowy gej jakby nie istnieje. To znaczy, nie wiem, no może istnieją takie osoby, ale jestem przekonana, że nie każda osoba homoseksualna jest, wiecie, taka. I na pewno nikt nikogo nie zatrudnia w biurze tylko dlatego, że umie ładnie machać rączkami i rzuca cały czas slangiem. Rodem z RuPaul's Drag Race. Wiesz, co chcesz. Stać mnie na każdą twoją zachciankę. Cole Light. Z lodem? Bez loda. I podobnie jest z wagą. Osoby o różnej wadze występują na scenie, śpiewają, piszą książki, kochają, wyprowadzają swoje psy na spacer, żyją swoim życiem. Waga nie determinuje ich charakteru, ich sposobu bycia, ich wyborów uczuciowych. Ale waga determinuje to, jak społeczeństwo postrzega ich charakter, wybory życiowe, uczucia. I tak, istnieją artystki i istnieją influencerki, dla których bycie grubą osobą jest bardzo ważną cechą ich charakteru, czy wręcz wiodącą cechą ich charakteru, wiodącą cechą ich osobowości. Te osoby dużo mówią o grubancypacji i jakby, jeżeli się wypowiadają na jakiś temat, to zawsze wypowiadają się przez pryzmat bycia osobą grubą. To jest spoko, to jest bardzo potrzebne. Potrzebujemy tego dyskursu w życiu publicznym. Absolutnie, nikomu tego nie bronię. Ale bycie osobą z nadwagą nie zobowiązuje mnie do bycia aktywistką walczącą z fatfobią i nie zobowiązuje mnie do identyfikowania się z tym jako moim wyznacznikiem, moją marką, moją cechą wiodącą. Nigdy nie było moim celem być grubą artystką burleski i przecierać szlaki na scenie osobom w rozmiarze 40+. Ja chcę być na scenie, bo jestem dobrą artystką. Profesjonalną, wykształconą, uzdolnioną. Robię fajne rzeczy na scenie. A przy okazji mam nadwagę. Ale ta ostatnia cecha wpływa na to, jak jestem postrzegana w tym środowisku, do jakich wydarzeń mam dostęp, a do jakich nie. I będą osoby, które będą mi odmawiać wszystkich tych innych cech, bądź też wszystkie te inne cechy nie będą miały dla nich znaczenia, bo mam nadwagę. A to nie zmienia mojego wykształcenia, tego, co mam do zaoferowania jako artystka. To zmienia jakość line-upów w wydarzeniach burleskowych. I wiecie co? Moim zdaniem zmienia ją na gorsze. Pomijanie w wydarzeniach
osób o nienormatywnych ciałach. I znowu, nie mówię tutaj tylko o sobie, mówię o osobach z niepełnosprawnościami, mówię o osobach, nie wiem, z niskorosłością, o osobach, które w jakikolwiek sposób nie wpisują się w ten klasyczny kanon. Pomijanie tych osób to jest dokładanie się do dyskryminacji, której te osoby tak czy inaczej doświadczają, bo żyjemy w takim świecie, a nie innym. A dla burleski oznacza to, że istnieje cała biblioteka historii, które nie są opowiadane na scenie, bo to są historie, które mogą opowiedzieć tylko takie ciała o bujniejszych kształtach, czy ciało osoby z niepełnosprawnością. When I get touched, the places that I can feel, they can get a little intense. So, hey, dla mnie burleska staje się efektywnie gorsza i mniej ciekawa przez to, że nie widzę historii opowiadanych przez artystów, którzy wyglądają tak jak ja, czy po prostu wyglądają inaczej niż ten mainstream. Elastyczność, którą daje burleska, jest idealnym medium na to, żeby opowiedzieć te historie, których mogą doświadczyć tylko osoby, które właśnie nie należą do tego mainstreamu. W tym miejscu chciałabym gorąco pozdrowić i podziękować jednemu miejscu, w którym występuję regularnie, i jest to klub Worek Kości. To jest taki klub, w którym mam ogromne szczęście występować regularnie i mam ogromne szczęście, że mogę występować w Worku Kości regularnie i nigdy nie czułam, żebym była tam bukowana jako gruba performerka. Nigdy też nie czułam, że nie dostałam jakiegoś bookingu na jakimś show ze względu na to, jak wyglądam. Czy też nigdy nie czułam, żebym dostała jakiś booking ze względu na to, jak wyglądam. W Worku Kości nikt nie mówi o ciałopozytywności. Naprawdę. To kompletnie w ogóle nie jest dla nich tematem, który oni poruszają. Ale myślę, że na mało której scenie w Polsce zobaczycie taki przekrój artystów, którzy prezentują różne rozmiary, różne opcje, jeżeli chodzi o tożsamość płciową, różne opcje, jeżeli chodzi o sposób swojej ekspresji. I tam po prostu bukuje się ciekawych artystów, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, bez wycierania sobie gęby ciałopozytywnością. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć burleskę w Warszawie, to ja Wam gorąco polecam zajrzeć do Worka Kości. A inne kluby, w których organizuje się show burleskowe, które są organizowane przez osoby, które mówią dużo o tym, jakie to są ciało pozytywne i jak wiele działają na rzecz rozwoju polskiej sceny burleskowej. Powiem Wam językiem naszych zachodnich przyjaciół: put your money where your mouth is. Myślę sobie, że ciało pozytywnym aspektem mojego występowania na scenie jest fakt, że właśnie nie przestałam występować na scenie, niezależnie od tego, jak zmieniał się wygląd mojego ciała. Czy mam kostiumy z początku swojej kariery, w które się już nie mieszczę? Tak. Ale czy to znaczy, że nie występuję z tymi numerami? Nie, po prostu robię sobie nowy kostium. I jakby wiecie, każda okazja, żeby zrobić nowy kostium, jest dobra. Przekonanie, że zanim się wyjdzie na scenę, trzeba wyglądać w określony sposób, jest krzywdzącym gatekeepingiem. To nie dotyczy tylko burleski, to dotyczy każdej dziedziny życia. Ludzie są fantastycznie różnorodni i mają do opowiedzenia historie, których nie może opowiedzieć nikt inny, bo no po prostu nie ma takiej możliwości. Pewnych historii po prostu się nie doświadczy. Więc jeżeli chcemy zobaczyć czyjś inny punkt widzenia, musimy im dać tę przestrzeń. Dlatego chciałabym zachęcić wszystkich, którzy oglądają ten filmik, żebyście nie podcinali skrzydeł sobie i innym przekonaniem, że ktoś, wy czy inne osoby nie nadają się na scenę albo będą się nadawać na scenę, kiedy schudną ileś tam albo kiedy będą wyglądać jakoś tam. Każdy z nas ma swoją historię, ma jakiś błysk w środku, który nikt inny się za nich nie podzieli. I zawsze, ale zawsze na widowni znajdzie się jakaś osoba, która potrzebowała usłyszeć, zobaczyć właśnie to, właśnie od nas. Przygotowując się do tego filmiku, starałam się znaleźć
artykuły o tym, jak to wygląda w innych branżach. I był taki jeden artykuł, który dotyczył fatfobii w środowisku operowym. Zalinkuję go w opisie. I pamiętam, że był tam taki jeden fragment, który szczególnie ze mną zarezonował. Dotyczył on tego, że osoby z nadwagą mają często problem z techniką śpiewu. Nie dlatego, że są grube, ale dlatego, że świadomość tego, jak wyglądają, sprawia, że na przykład skupiają się na wciąganiu brzucha po to, żeby wyglądać szczuplej, a nie na puszczeniu brzucha, które w kontekście śpiewu jest absolutnie konieczne do tego, żeby po prostu wziąć porządny oddech. A taka osoba z nadwagą jest po prostu często mentalnie zblokowana przed tym, żeby po prostu puścić ten wciągnięty brzuch, bo jesteśmy przyzwyczajeni. Ja jestem też przyzwyczajona do tego absolutnie, żeby wciągać brzuch, bo nie mogę mieć wywalonego brzucha, bo ktoś powie, że wyglądam grubo. Jakiś czas temu zaczęłam nagrywać każdy swój występ, przynajmniej staram się nagrywać każdy swój występ, po to, żeby go obejrzeć i móc zobaczyć, co mogę poprawić w choreografii, w tym, jak kostium wygląda na scenie. No wiecie, po prostu, żeby mieć obraz tego, jak wyglądam na scenie. Bo nawet jeżeli patrzę na siebie w lustrze, to nie zobaczę siebie z perspektywy kogoś, kto siedzi na widowni. Łapię się na tym, że oglądając swoje nagrania, bardziej niż na choreografię, zwracam uwagę na to, jak wyglądam na scenie. Gdzie puściłam brzuch, gdzie przy jakimś ruchu robi mi się jakaś fałdka na ciele, która nie chciałabym, żeby się robiła. I w jaki sposób mogę coś zrobić z tym, a nie z moim pokazem jako takim. Miałam sporo obaw przed nagraniem tego filmiku. Jestem przekonana, że pewne osoby wezmą to do siebie. Jestem przekonana, że powiedzenie pewnych rzeczy głośno znowu zamknie mi pewne drzwi. Na pewno dla pewnych osób byłoby dobrze, gdybym po prostu trzymała buzię na kłódkę. Nie chcę, żeby ktoś sobie pomyślał, że tutaj mówię teraz to wszystko, a potem wrzucę na Instagrama swoje zdjęcie z siłowni, na którą absolutnie zdarza mi się chodzić. I pomyśli sobie taka osoba, że o, ja tutaj dużo mówię o tym, że powinnam mieć dostęp do występów na scenie, niezależnie od tego, jak wyglądam, po czym idę na siłownię. Jakby tak, chciałabym schudnąć. Z wielu powodów. Jednym z tych powodów jest to, że mam świadomość tego, że bardziej mainstreamowa sylwetka da mi dostęp do bardziej mainstreamowych bookingów. Jestem realistką, ale też chciałabym odzyskać swój wygląd, chciałabym odzyskać swoje ciało, to, które zabrała mi choroba. Kiedy patrzę teraz na siebie w lustrze, to widzę to, co depresja ze mną zrobiła. Tak jak powiedziałam, to nie jest część mojej tożsamości, nieodłączna część mojej tożsamości, z którą się wychowałam. To jest objaw choroby. Byłoby fantastycznie nie musieć na ten objaw patrzeć codziennie. To, co mam do powiedzenia na ten temat, nie zmieni się niezależnie od tego, jaki rozmiar noszę. Ja będę taką samą artystką. Nawet jeżeli osiągnę jakąś tam wagę, jakiś tam wygląd, nauczę się wreszcie robić szpagat, strasznie chciałabym się nauczyć robić szpagat, to nie zmienia wszystkich tych innych aspektów mojej persony artystycznej, jak wykształcenie muzyczne, szkoła teatralna, talent wokalny. I nie chcę, żeby ktokolwiek myślał, że chcę schudnąć, bo uważam, że muszę. To jest wybór, to jest mój wybór. I nigdy nie powiedziałabym komukolwiek, że musi właśnie schudnąć, czy osiągnąć jakiś wygląd po to, żeby występować na scenie. To jest moja personalna decyzja. Jak wiele osób lubi burleskę, dlatego że jest ładna, błyszczy się i można przez chwilę zapomnieć o świecie poza sceną. Ale myślę sobie, że jest też w burlesce, jak w wielu innych dziedzinach sztuki, miejsce na jakiś katarzis. Miejsce na artystyczne przepracowanie jakiegoś problemu, jakiejś traumy, jakiegoś smutku. Mam pomysł na pokaz burleski o depresji. Mam go od początku kariery. Wiem dokładnie, co chcę zrobić. Wiem dokładnie, jak chcę, żeby to wyglądało. Nie zrobiłam tego numeru jeszcze, bo ciągle gdzieś z tyłu głowy mam poczucie, że jest w tym coś za ciężkiego. Ale kto wie?
Może w tym roku się uda. Powiedziawszy to wszystko, trochę mi głupio jest kończyć tym samym szpilem o subskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy, ale no nie wiem. Zostawiam was z nadzieją, że te słowa, ta historia komuś się przyda, dla kogoś będzie potwierdzeniem, że nie są sami, że inne osoby też mają takie rozkminy i że świat burleski jest przepiękny i błyszczący, ale też stoją za nim prawdziwe emocje, prawdziwe problemy. Jesteśmy ludźmi, tak jak wszyscy inni. Poza osób, które są jaszczurkami. Bądź. Nie wiem co. Ja totalnie tutaj wsadzę po prostu jaszczurzą głowę, na której jest takie, wiesz... Tak. To standardowe burleskowe ciałko. Mhm. Więc chyba z taką myślą skończę dzisiaj. Mam nadzieję, że z wami to zarezonowało. A jeżeli nie, to też jest okej. Okay. Myślę sobie, że jest bardzo niewiele historii, które są naprawdę uniwersalne. Jeżeli w ogóle jakieś istnieją. A jeżeli zarezonowało, to rzućcie mi jakimś miłym słowem. A tymczasem żegnam się. Au revoir.